Oblicz sumy długości krawędzi oraz pole powierzchni całkowitej poniższych brył. No to mamy greniastosu prawidłowy czworokątny. Jeżeli jest prawidłowy, no to w podstawie mamy kwadrat, tak? Bo wszystkie krawędzie podstawy wtedy są tej samej długości. No to te mają po 8, te też są po 8. I te pionowe mamy po 10, tak? No to suma długości krawędzi. Ile mamy tych ósemek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli jest 8 ósemek i 4 dziesiątki, tak? 8 razy 8, bo jest 8 takich ósemek i 4 takie pionowe dziesiątki. Czy to jest 64 plus 40, czyli 104, tak? A teraz pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej. PC się oznacza, tak? Pole powierzchni całkowitej. No to co? Mamy dwie takie podstawy. Tak? Dwie takie podstawy 8 razy 8, bo to jest prostokąt i prostokąt. I cztery takie ściany boczne, czyli cztery ściany boczne o wymiarach 8 razy 10, tak? Czyli mamy 2 razy 64 dodać 320, tak? Czyli to będzie 128 dodać 320, czyli to będzie 448. Dobra, teraz greniastosu prosty czworokątny, no to w podstawie mamy prostokąt, jak widzimy. Tak, jest prosty, już nie jest prawidłowy, nie ma wszystkich boków w podstawie tej samej długości, tylko mamy tym razem prosty. No to zaczynamy. Suma długości krawędzi. No to mamy 4 szóstki, 4 ósemki i 4 dwunastki, tak? Cztery szóstki, cztery ósemki i cztery dwunastki. Czyli to jest 24 plus 32 plus 48. No to tak, 32 plus 48 to będzie 80. I zobaczcie, też mi wyszło 104. Mam nadzieję, że to jest dobrze. Ale chyba tak. Dobra, no to teraz pole całkowite, PC to oznaczamy. Tym razem mamy dwa prostokąty 8 razy 6, dwa prostokąty 12 razy 6 i dwa prostokąty 12 razy 8. Czyli mamy tak, 2 razy 48, 12 razy 2, 24 razy 6 i 24 razy 8. 2 razy 48, 96, to mi było łatwo policzyć. Teraz 24 razy 6, 120 plus 24, 144, a tu będzie 160 plus 32, 192. I teraz trzeba dodać. Tutaj was przepraszam za jakieś dźwięki. 6 plus 4 to 10, 1 dalej. 1 plus 4 to jest 5 plus 9, 14, 1 dalej. Mamy 240 z tych dwóch pierwszych. I jeszcze tutaj 240 plus 192. 432. I mamy zadanie drugie. Tutaj nie przestraszcie się, zaraz coś zapika. Nie mam profesjonalnego studia do nagrywania, tylko jak domyślacie się, nagrywam
dla Was z domu i czasem może być coś słychać. O tym właśnie mówiłam. Dobra. Poczekajcie sekundkę. Ok. I teraz robimy zadanie drugie. Zastąp odpowiednimi liczbami. Mamy decymetry sześcienne i mililitry. No to mam nadzieję, że pamiętacie, że 1 litr to 1 decymetr sześcienny i też, że 1 litr to 1000 mililitrów, tak? Zgadza się? Mam sekundkę, żebyście rozwiązali, co tam powinno być. Mam też nadzieję, że w ogóle wszystkie przykłady rozwiązujecie sami, nie? A dopiero potem ze mną sprawdzacie. Bo generalnie tak to wymyśliłam, że najpierw uczycie się ze mną działami, a to jest powtórzenie do sprawdzianu i tutaj już rozwiązujecie to sami, ewentualnie potem oglądacie filmik ze mną sprawdzając. Dobra, no to tak, 1 decymetr sześcienny to 1 litr, czyli to jest jak 2 litry. 1 litr ma 1000 ml, czyli to będzie 2000 ml. 1 litr to 1 decymetr sześcienny, czyli to będzie 4,1 decymetra sześciennego. Teraz 1 hektolitr ma 100 litrów, czyli to muszę pomnożyć razy 100. Czyli co? Przecinek się przesunie. Kto z Was nie pamięta przesuwania przecinków, powinien sobie to oglądnąć, tą lekcję. Teraz mamy tak, 200 metrów sześciennych na litry. No to 1 metr sześcienny to będzie jak? 1 metr razy 1 metr razy 1 metr. 1 metr to 10 decymetrów, nie? Czyli to będzie jak 1000 decymetrów sześciennych, czyli 1000 litrów, tak? Czyli musimy tutaj dopisać jeszcze ile zer? Raz, dwa, trzy. Teraz tutaj to na mililitry, czyli musimy pomnożyć razy 1000, tak? Bo to już rozkminialiśmy. 1 litr to 1000 mililitrów, a 1 litr to 1 decymetr sześcienny. Tak, czyli o 3 miejsca przecinek w prawo. Oblicz objętość poniższej grania stosłupów. Mamy prostopadłościan o wymiarach 3 cm na 4 decymetry na 1,6 m. No to musimy sobie taki prostopadłościan, słuchajcie, narysować. Tak. Oczywiście to jest rysunek poglądowy. I tak, 3 cm, 4 decymetry, czyli 40 cm, pamiętajcie, żeby zamienić jednostki, i 1,6 m, czyli 160 cm. Jak liczyło się objętość prostopadłościanu? Tak jak wszystkie grania stosłupów, podstawa razy wysokość, ale słuchajcie, jak to było z tym prostopadłościanem? Pole podstawy to przecież jest prostokąt o bokach A i B. A wysokość możemy oznaczyć literką C, stąd w niektórych książkach macie, że objętość prostopadłościanu to jest A razy B razy C, tak? No, czyli w naszym wypadku to będzie 160 razy 3 razy 40. 3 razy 40 to 120. Czyli ja sobie zapiszę, że to jest 160 razy 120. I pomnożymy sobie teraz 160 razy 120. Tak, razy 0. Przesuwamy się o jedno miejsce, mnożymy razy 2. 2 razy 0 to 0. 2 razy 6, 12, 1 dalej. 2 razy 1, 2 plus 1, 3. Teraz razy 1. I dodajemy.
Tak? I mamy gotowy A przykład. Teraz sześcian o boku 4 cm. Sześcian. No i znowu objętość sześcianu to będzie pole podstawy razy wysokość. Ale wy wiecie, że sześcian ma wszystkie krawędzie tej samej długości, tak? Pole podstawy u nas to jest A kwadrat, bo to jest wzór na pole kwadratu. A razy A. Wysokość to też jest A, czyli wzór na objętość sześcianu to jest A do potęgi trzeciej. Warto, żebyście to pamiętali. Czyli co? Mamy 4 do potęgi trzeciej, czyli 4 razy 4 razy 4, czyli 64 cm sześcienne. Teraz grania stosu o wysokości 10 cm, którego podstawą jest rąb o przekątnej długości 4 cm i 8 cm. No to tak, znowu objętość pole podstawy razy wysokość, tylko teraz mamy w podstawie rąb. Tak jak mówię, tutaj rysuję Wam rysunki poglądowe. Ok, no i tak, w podstawie mamy rąb. Wzór na pole rąbu to było 1 druga przekątna razy przekątna. Musicie o tym pamiętać, tak? Wzór na pole rąbu 1 druga przekątna razy przekątna. Czyli to będzie 1 druga 4 razy 8. 2 razy 8, 16, tak? No i objętość, pole podstawy razy wysokość, czyli 16 razy 10, 160. Teraz mamy grania stosu o wysokości równej 5 cm oraz podstawie w kształcie poniższego trapezu. Jaki jest wzór na pole trapezu? Pamiętacie? 1 druga A plus B razy H. A to jedna podstawa, B to druga podstawa, a to jest wysokość, tak? Czyli to będzie 1 druga, 8 dodać 6 i razy 5. No to to będzie 1 druga razy 14 razy 5 i 7 razy 5, 35. No to objętość, pole podstawy razy wysokość 35, a wysokość, grania stosu o wysokości równej 5. Tak? Grania stosu o wysokości równej 5, nie? Czy to jest wysokość grania stosu, to nie będzie wysokość tutaj naszego trapezu. Możemy dać dużą literkę H. Dobra, 35 razy 5. 5 razy 5, 25. 30 razy 5, 150. Czyli to będzie 175 cm sześciennych. Pamiętajcie o moim pełnym kursie w apce Matma Gryzie. Dostęp możecie wykupić blikiem na matematykagryzie.pl. Apka ma ponad 1600 pozytywnych opinii uczniów, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo się starałam, żeby ten kurs zastępował Wam w 100% korepetycje. Znajdziecie tutaj kursy dla każdej klasy szkoły podstawowej oraz każdej klasy szkoły średniej. Jest także kurs do egzaminu ósmoklasisty i kurs do matury. W każdym dziale znajdziecie lekcje wprowadzające, notatki do druku. Do każdej notatki macie filmik z wytłumaczeniem krok po kroku, jak to rozwiązać. Można przewijać, oczywiście, powiększać, pomniejszać. Tu jest czat, gdzie można zadawać mi pytania. Jak już przerobicie lekcje wprowadzające, a uwierzcie mi, że lekcje tutaj nagrane są przeze mnie z absolutnie każdego tematu, jaki znajduje się w podręczniku, możecie przejść do zadań powtórzeniowych przed sprawdzianem czy kartkówką. Jeżeli oczywiście wybierzecie kurs do egzaminu ósmoklasisty czy do matury, znajdziecie tam zadania maturalne czy też do egzaminu ósmoklasisty. Każde zadanie możecie rozwiązać, sprawdzić, jeżeli jest źle, zobaczyć filmik z wytłumaczeniem krok po kroku, jak to zrobić. Mam nadzieję, że dołączycie, będzie mi bardzo miło.
i zaczniecie rozumieć matematykę, bo pamiętajcie, matematyka jest prosta, tylko musi być dobrze wytłumaczona.